Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Dermobon, wzmacniającego włosy, poprawiającego wygląd skóry i paznokci. Dzień dobry Państwu, teraz będzie o włosach. Gdyż na temat włosów oczywiście też spływają liczne listy i trzeba wiedzieć, że nie ma uniwersalnej receptury, która mogłaby wyleczyć wszystkie rodzaje wypadania włosów. Ja oczywiście powiem o takich najczęstszych przypadkach, krótko, ale też odsyłam Państwa od razu na wstępie do artykułu Nadmierne wypadanie włosów, który ukazał się w Postępach fitoterapii. On jest dostępny w internecie. Lub też do książek, dwóch książek, mianowicie Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia, którą napisałem z panią profesor Iwoną Wawer oraz w książki Zioł lecznictwa ojca Grzegorza i tam też są opisane te problemy. A teraz do rzeczy. Proszę Państwa, dlaczego tego się nie da prosto powiedzieć, ani prosto opisać? Dlatego, że wypadanie włosów ma różne przyczyny. Osoby młode, mówię nastolatki, a zwłaszcza studenci, oraz osoby po 70 roku życia mają problemy wypadanie włosów z powodu głodu. To nie znaczy, że one głodują albo że są wychudzone. Czasami osoba nawet otyła może być osobą niedożywioną. Bo to nie chodzi o to, czy mamy odpowiednio, czy z obficie rozbudowaną tkankę tłuszczową, tylko chodzi o to, czy my spożywamy produkty, które są wysoko wydajne w mikro i makro składniki odżywcze, witaminy, mikroelementy. Jeżeli są to produkty, które są dobrej jakości, to my jesteśmy dobrze odżywieni. A jak niskiej jakości, czyli są fast foodami, a często takimi fast foodami odżywiają się ludzie młodzi, bądź też dieta ludzi jest zbyt monotonna, a tak często mają ludzie starsi, no to mamy problemy z niedożywieniem. Ci ostatni mają dodatkowy problem związany z tym, że oni mają niesprawny układ trawienia. Ich enzymy trawienne nie funkcjonują prawidłowo. Jelita ich stają się leniwe, jak powiedział Hipokrates. Zatem trzeba im dostarczyć tych mikro i makro składników. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o zioła, to są takie dwa kardynalne surowce zielarskie, skrzyp i pokrzywa. I ten skrzyp i pokrzywa wchodzą w skład jednego z preparatów, które używamy w Centrum Zioł Lecznictwa Ojca Grzegorza. Receptura jest na ekranie, tam są również mikro i makroskładniki odżywcze, witaminy. To są wszystko substancje, które przyczyniają się do tego, aby nasza czupryna okazała się bujna. Ale one są najbardziej skuteczne w przypadku niedożywienia. Oczywiście my zalecamy z reguły te produkty, bo my nigdy nie wiemy, czy ten pacjent jest dożywiony, czy nie jest dożywiony. Choć czasami trzeba wzmocnić ten efekt fitoterapeutyczny i dla wzmocnienia efektu fitoterapeutycznego używamy taką inną mieszankę ziołową. Już nie pod postacią kapsułek, tylko robimy odwar z takiej receptury, którą swego czasu stworzył i autorem większości, bo tam jest troszkę zmodyfikowane, później pan profesor Aleksander Ożarowski. I proszę Państwa, to jest receptura, gdzie głównym składnikiem jest skrzyp, Państwo widzicie na ekranie, ale także pokrzywa, rdes ptasi i owoc róży. To jest mieszanka ziołową, którą trzeba gotować, nie parzyć, jak się to robi z herbatkami, tylko gotować. Dlaczego? Dlatego, że krzem, który jest bardzo ważnym składnikiem tej receptury, wydobywa się z tej mieszanki poprzez jej gotowanie. 8 razy więcej krzemu się wydobywa. Są też inne przyczyny utraty włosów, na przykład łysienie typu męskiego. Ono oczywiście występuje głównie u mężczyzn i ma związek z androgenami, hormonami męskimi, ale nie tylko. Bywa też, że tego typu łysienie jest obserwowane u kobiet i jak widzicie pani, że macie objawy polegające na tym, że macie zakola na głowie, to jest to raczej
ten mechanizm. I tutaj też oczywiście zioła mają swoje zastosowanie. Najważniejszym jest owoc palmy sabal. My używamy owoc palmy sabal w kilku recepturach ziołowych. Takim podstawową recepturą ziołową jest widzicie Państwo, tutaj połączona razem z korzeniem pokrzywy, jest to receptura, która może się Państwu skojarzyć z preparatem, który leczy podwiększoną prostatę. I macie rację, ten skład również będzie leczył podwiększoną prostatę, ale również będzie działał na łysienie typu androgennego. I to są dwa najczęstsze przypadki. Oczywiście, jak już wspomniałem, jest ich dużo więcej. Jest utrata włosów w przypadku depresji, wtedy trzeba stosować preparaty na bazie dziurawca, jest w przypadku grzybicy, wtedy trzeba leczyć przyczynowo, jest w okresie klimakterium, wtedy trzeba leczyć zioła. W tym kierunku podać jest też łysienie plackowate, to najgorsze, najbardziej takie agresywne, wtedy trzeba stosować piwonie, ale o tym Państwo przeczytacie bądź w tych książkach, o których wspomniałem na początku, bądź też w artykule, o którym Państwu już wspomniałem. Dziękuję. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Dermobon, wzmacniającego włosy, poprawiającego wygląd skóry i paznokci.